Boże, pełen miłosierdzia, który mieszkasz na wysokościach, sędzio dla wdów i ojcze dla sierot, znajdź właściwy odpoczynek pod skrzydłami Twojej obecności, na poziomach świętości i czystości, świecących jak blask sklepienia niebieskiego, dla dusz dziesiątków tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zabici, wymordowani, zagazowani i spaleni, pochowani żywcem. Dla uświęcenia imienia Bożego wszyscy oni są święci i czyści, a pomiędzy nimi są uczeni i sprawiedliwi, potężni w torze jak cedry Libanu. O wydawca miłosierdzia ukrył ich w cieniu swoich skrzydeł na wieki, oby związał ich duszę węzłem życia, oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem, oby wspomniał ich męczeństwo, oby zasługa ich sprawiedliwości przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemio, nie zakrywaj ich krwi, nie uciszaj ich krzyku. Niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników, oby weszli w pokoju do miejsc swego odpoczynku i powstali na koniec dni do życia i powiedzmy Amen. Treblinka jest położona 100 km od Warszawy, w kierunku północno-wschodnim, przede wszystkim wschodnim. Jest położona przy dawnym zbiegu dróg kolejowych. W tej chwili z tego skrzyżowania już została tylko jedna linia Warszawa-Białystok. Dlaczego? Bo tam najłatwiej było dojechać i tam najłatwiej było przywieźć te tysiące Żydów. Jest to miejsce, w którym zginęło co najmniej 800 tysięcy polskich Żydów, polskich obywateli, w którym zginęło około 900 tysięcy ludzi, bo oprócz polskich Żydów ginęli tam również Żydzi z kilku innych krajów europejskich. Miejscem niesłychanie ważnym, dlatego że to jest największy wojenny cmentarz obywateli polskich. Jest to zdecydowanie największy cmentarz obywateli Warszawy, wojenny. Jest to największy wojenny cmentarz kilkuset, 200 przynajmniej polskich miast. Jednocześnie jest to miejsce bodaj najbardziej zapomniane, miejsce, w którym ta różnica pomiędzy ważnością a świadomością tej ważności jest przeogromna. Ludzie nie wiedzą, gdzie jest Treblinka, jak ich zapytać, to odpowiadają koło Lublina. Większość słyszała coś o Treblince, ale gdzie ona jest, co tam się rzeczywiście zdarzyło, mało kto jest w stanie coś powiedzieć.
Treblinka miała kluczowe zadanie w ramach tzw. operacji Reinhardt, czyli właśnie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W ramach tej operacji zostały zbudowane 3 obozy zagłady. Obóz w Bełżcu, obóz w Sobiborze i właśnie obóz w Treblince, największy z tych 3. Trzeba pamiętać, że Niemcy w czasie wojny i przed wojną wybudowali 1000 obozów. To się w głowie nie mieści. Na pewno grubo ponad 1000 obozów. Różnych obozów, obozów pracy, obozów koncentracyjnych, ale szczególną rolę w tej mapie obozów miały obozy zagłady, których historycy mówią, że ich było 5, czasem podają większą liczbę, a były to obozy, których celem wyłącznym było zabijanie. To były fabryki, fabryki śmierci, fabryki, których jedynym celem było to, żeby zakończyć życie setek tysięcy, a tak naprawdę milionów ludzi. Ludzie przyjeżdżali do Treblinki przywiezieni wagonami towarowymi i sama już ta podróż do obozu była gehenną. Często jechali przez kilka dni bez jedzenia, bez picia. Wagony były również toaletami. Dusili się w tych wagonach. Część ludzi próbowała wyskakiwać, inni im na to nie pozwalali, bo bali się, że poniosą konsekwencje. W każdym razie przyjeżdżali do Treblinki wyczerpani. Wagony, które przyjeżdżały na stację Treblinka, składały się na ogół z 60 wagonów i pociągi, które przyjeżdżały do Treblinki, składały się z 60 wagonów i po 20 wagonów były wpychane na bocznicę kolejową do obozu w Treblince. Reszta ludzi musiała w nieludzkich warunkach czekać na stacji kolejowej na swoją kolej. Obóz w Treblince ucharakteryzowany był na stację kolejową. Był tam budynek stacyjny, był z zegarem, ten zegar był ustawiony na godzinę 6:00, były drogowskazy w różnych kierunkach, więc ludzie w pierwszej chwili mieli wrażenie, że przyjeżdżają do punktu przesiadkowego. Mówiono im, że pojadą na wschód do pracy, że będą pracować, muszą tutaj tylko wziąć kąpiel przed dalszą podróżą. Ale w momencie, kiedy wysiadali z tych pociągów, na stacjach był wielki chaos, Niemcy zaczynali na nich strasznie krzyczeć, były psy. Pierwsza rzecz, którą robiono, to oddzielano kobiety z dziećmi od mężczyzn. Kobietom kazano rozbierać się, pędzono je do budynku, gdzie miały golone głowy i zaraz szły do komory gazowej razem z dziećmi. Część mężczyzn była wybierana do pracy, to znaczy do porządkowania rzeczy, które zostały po tych ludziach zamordowanych. Wśród tych rzeczy znajdowali ubrania swoich bliskich. Część z nich zostawała do zakopywania zwłok, ale większość również ginęła w komorach gazowych zaraz po kobietach. Od przyjazdu pociągu na stację Treblinka do zamordowania jego pasażerów mijały na ogół 2 godziny. Treblinka była rzeczywiście znakomicie zorganizowaną fabryką. Taką fabryką jak pierwsze dobrze zorganizowane zakłady, na przykład Forda, gdzie każdy robotnik miał ściśle określone zadanie i to zadanie realizował. I wszystko musiało iść bardzo sprawnie, dlatego że następni ludzie czekali w kolejce. Jeżeli okazywało się, że coś przeszkadza, na przykład starsze osoby, które nie mogą iść, albo dzieci, sieroty, to one były kierowane na osobną ścieżkę, w której oni nie szli do komory gazowej, tylko byli zabijani w tak zwanym lazarecie. Lazaret, miejsce ze znakiem Czerwonego Krzyża, z obsługą ubraną w białe kitle, nie służył w żadnym stopniu do jakiegokolwiek leczenia, a wyłącznie do szybkiego zabijania.
W Treblince, wtedy, kiedy ona już właśnie była zorganizowana jako fabryka śmierci, ginęło kilkanaście tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia. To jest małe miasteczko. W ciągu jednego dnia małe miasteczko przestawało istnieć. Kiedyś jeden z młodych ludzi na lekcji, którą żeśmy prowadzili w jakiejś szkole, pytał, jak to jest możliwe? Pan powiedział, że 900 tysięcy ludzi w ciągu roku, to oznacza, że 3 tysiące ludzi musiało ginąć każdego dnia. Jednego mniej, a innego więcej. Przecież to jest niemożliwe, żeby zabić 500 ludzi w ciągu jednego dnia. Ta historia jest kompletnie nieprawdopodobna. Otóż jest prawdopodobna, bo ginęło nie 500, nie 3 tysiące, tylko według różnych historyków 12, 15, 17, a nawet 20 tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia. Obóz miał powierzchnię około 17-18 hektarów i był podzielony na trzy takie zasadnicze części. Pierwsza była to część administracyjno-mieszkalna, gdzie właśnie znajdowały się zabudowania dla niemieckiej załogi, komendantura, budynek wartowni, magazyn z bronią, baraki oczywiście dla niemieckiej załogi i także baraki dla wachmanów. Była to grupa około 100-120 osób, która w dużej mierze rekrutowała się z jeńców Armii Czerwonej wziętych do niewoli. No i ci ludzie wcześniej po przejściu takiego szkolenia w obozie Trawniki podejmowali właśnie takie funkcje wartownicze, czy to w obozie zagłady Treblinka II, czy to w obozie karnym obozie pracy Treblinka I, czy także w obozie zagłady w Bełżcu i Sobiborze, to tam właśnie te kompanie wachmanów się znajdowały. No, niemiecka załoga też była nieliczna, liczyła tak maksymalnie do 40 SS-manów, Niemców i Austriaków. Cała, można powiedzieć, załoga obozu SS-mani, oni rekrutowali się w dużej mierze, większość z nich brała udział wcześniej w takiej akcji eutanazja, nazywanej też akcją T4, która polegała też na uśmiercaniu umysłowo chorych obywateli III Rzeszy. Obywateli niemieckich. Tutaj można powiedzieć, te doświadczenie w Treblince i w innych obozach zagłady zostało wykorzystane na szerszą skalę. Nie wszyscy w Treblince ginęli od razu. Nieliczni mieli szansę przedłużenia swojego życia poprzez właśnie pracę, którą zlecali im ich oprawcy. Na początku te komanda były tworzone na chwilę, to znaczy na kilka dni. Żydzi, którzy zajmowali się na przykład rzeczami po więźniach, byli po kilku dniach mordowani tak, żeby nie było świadków. Ale dość szybko Niemcy zorientowali się, że takich wykwalifikowanych robotników nie ma sensu zabijać, że lepiej, żeby oni dalej wykonywali swoją pracę. Życie w tych komandach było oczywiście bardzo zależne od komand. Były komanda, które były połączone z nieprawdopodobnie ciężką pracą, nieprawdopodobnie trudną pracą, na przykład komanda odpowiedzialne za transport zwłok. Żydzi mieli bardzo różne role w tych komandach. Tych komand formalnie zdaje się, że było 6 czy 7, natomiast faktycznie ich było około 20 czy jeszcze więcej. Bardzo specjalistyczne, do obsługi pociągów, do obsługi tak zwanego szlauchu, czyli tej drogi prowadzącej od komór gazowych, z rozbieralni do komór gazowych. Byli też tak zwani Hofjuden, Żydzi dworscy. Żydzi, którzy mieszkali w części administracyjnej i to byli przeważnie specjaliści, lekarze, właśnie cieśle, szewcy. Ale też tacy, którzy się zajmowali segregacją złota, srebra, szlachetnych kamieni. Tak zwani Goldjuden. Byli też Żydzi, którzy zajmowali się uprawą roli. Na terenie obozu były ogródki, były ogrody warzywne. Treblinka w jakimś stopniu była samowystarczalna. W Treblince były też kobiety.
W Treblince kobiety pracowały w kuchni, pracowały w pralni, pracowały i w dolnym, i w górnym obozie, było ich kilkadziesiąt. Bardzo niewiele z nich się uratowało. Bodaj jedna zdecydowała się po wojnie na mówienie o tym, co było w Treblince. Los kobiet w Treblince był szczególnie trudny, szczególnie ciężki, a do tego dochodziły bardziej lub mniej słuszne w oskarżenia. No i były jeszcze komanda, tak zwane komanda leśne. To byli Żydzi, którzy wychodzili do lasu. Część z nich zajmowała się zbieraniem gałęzi, ponieważ płot w Treblince i ten szlauch prowadzący do komór gazowych był wyłożony, był otoczony gałęziami świerkowymi, więc te gałęzie trzeba było wymieniać co jakiś czas. Chodziło o to, żeby nie było widać, co dzieje się za tym płotem. I było też komando drzewne, które po prostu zbierało drzewo na podpałkę. Ta praca potrafiła być potwornie ciężka i potrafiła być zabójcza, a niemiecka i niemiecka, nie tylko niemiecka, bo i ukraińska, i austriacka obsługa tego obozu była okrutna, była strasznie bezwzględna w stosunku do więźniów. Życie więźnia nie miało żadnej wartości. Za dowolne przewinienie kara była jedna, śmierć. Jak ktoś zachorował, to prościej było go zastrzelić czy wrzucić go do dołu, w którym płonęły zwłoki, niż go leczyć. Jak ktoś miał ochotę kogoś zastrzelić, to robił. Także też życie więźniów było potwornie trudne, dlatego że oni zdawali sobie sprawę z tego, co oni robią, że są częścią tej straszliwej machiny zagłady. Ci ludzie widzieli idących na śmierć swoich najbliższych. Także to bycie w Treblince było czymś absolutnie potwornym dla tych ludzi. Oni wielokrotnie podkreślali, że dla nich życie już nie ma żadnej wartości. I też po wojnie, nawet ci, którzy się uratowali, którzy uciekli z Treblinki, często nie wytrzymywali tego napięcia i również po wojnie wielu ocalałych popełniało samobójstwo. Do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince trafiły także tysiące płockich Żydów. Zdecydowana większość, bo około 7 tysięcy osób, została deportowana do Treblinki z dystryktu radomskiego między 5 sierpnia a 7 listopada 1942 roku. W obozie zagłady znaleźli się również płoccy Żydzi, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej przebywali w Warszawie i którzy zostali przewiezieni do Treblinki podczas masowych deportacji z getta warszawskiego trwających od 22 lipca do 13 września 1942 roku. Rudek Lubraniecki urodził się 2 kwietnia 1916 roku w Płocku, w rodzinie Uryna i Sury Łai. Mieszkał z rodzicami w domu przy ulicy Synagogalnej 24. Jako młody chłopak wykazywał duże zdolności techniczne. Robił zabawki i modele samolotów. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako ślusarz i elektryk samochodowy w garażu międzymiastowych autobusów oraz w fabryce Marguliesów. Rudek Lubraniecki był czynnym członkiem klubu sportowego Maccabi w Płocku i świetnym sportowcem. Otrzymał wiele nagród podczas różnych imprez sportowych. Wyróżnił się m.in. we wiosłowaniu łodzią na Wiśle, którą przepłynął trasę z Płocka do Morza Bałtyckiego. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska. W bitwie pod Mławą dostał się do niewoli niemieckiej. Po wydostaniu się z niewoli powrócił do Płocka. Na początku 1941 roku został wysiedlony wraz z tysiącami płockich Żydów do obozu przejściowego w Działdowie, następnie deportowany do dystryktu radomskiego. Stamtąd, jesienią 1942 roku, został wywieziony do obozu zagłady w Treblince. W obozie został zatrudniony w garażu samochodowym. Motel Perelgrütz urodził się 8 lipca 1911 roku w rodzinie Mendla Jakuba i Hindy Małki z Radzików. Przyszedł na świat w domu przy ulicy Bielskiej 6.
Jego ojciec był kupcem i właścicielem kamienicy przy ulicy Szerokiej, obecnie Józefa Kwiatka, pod numerem 3. Motel miał troje starszego rodzeństwa, brata Lejbusza Eliasza i siostry Hanę Rachelę i Miriam Rywkę. Lejbusz Eliasz oraz Miriam Rywka wyemigrowali do Palestyny kolejno w 1925 i 1936 roku. Hanna Rachela w 1937 roku wyszła za mąż za kupca Lejbusza Pszenicę. W okresie dwudziestolecia międzywojennego motel pracował jako ślusarz-mechanik. Był też zawodnikiem piłkarskim, działaczem klubu sportowego Maccabi. Tuż przed wojną w 1939 roku ożenił się z Hają Surą Moszkowicz, córką Mortki i Ruchli Łai z Kitajów. Motel Perelgrytz w okresie okupacji hitlerowskiej został deportowany do Treblinki. W obozie pracował jako blacharz i mechanik rowerowy. Haskiel Rosenberg urodził się w Wyszogrodzie jako syn Jakuba Dawida i Idesy Sarniak z domu Szladów 11 kwietnia 1895 roku. Jego pierwszą żoną była Necha z Rosenbergów, z którą miał trzech synów – Szmula, Mortkę i Abrama Mojsze. Rosenbergowie mieszkali w Płocku przy ulicy Szerokiej 1. Po śmierci Nechy Haskiel ożenił się ponownie w roku 1927 z Nechą Uszerbułką, córką Szmula i Rywki z domu Siemiątek. Małżonkowie mieli jedną córkę – Bronię. Rodzina Rosenbergów była tradycyjna pod względem kultury i religii żydowskiej, choć nieortodoksyjna. W domu rozmawiano jidysz, przestrzegano zasad koszerności, regularnie uczęszczano do synagogi. Haskiel był piekarzem, jednak nie pracował w swoim zawodzie. Zajmował się handlem częściami samochodowymi. Jego rodzina dzięki temu była bardzo dobrze sytuowana, a dzieci rozpieszczane. Dostawały wszystko, czego tylko zapragnęły. Haskiel Rosenberg był prezesem biura sionistycznego w Płocku z siedzibą przy Starym Rynku 11. Mortka Rosenberg przed wojną pracował jako piekarz, Szmul był szoferem. Ostatni przedwojenny adres zamieszkania rodziny Rosenbergów to Synagogalna 3. Kiedy wybuchła wojna, Rosenbergowie, podobnie wielu innym rodzinom żydowskim z Płocka, spróbowali znaleźć schronienie w Gąbinie. 10 września miasteczko zostało zbombardowane. Rosenbergom udało się szczęśliwie przetrwać. Po powrocie do Płocka Haskiel próbował zarabiać, przewożąc ludzi do granicy z Rosją, jednak został złapany i dotkliwie pobity. Zdecydowano wówczas o wyjeździe z miasta i znalezieniu schronienia u rodziny w Warszawie. Rosenbergowie udali się następnie do Skarżyska Kamiennej. Haskielowi udało się wynająć piec i, wykorzystując swoje umiejętności, piekł i sprzedawał chleb, aby związać koniec z końcem. Wkrótce Necha i Bronia zostały wywiezione do fabryki Hasak w Częstochowie. Getto w Skarżysku Kamiennej zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku. Haskiel z synami został wywieziony do obozu zagłady w Treblince. Mortka i Abram zostali zamordowani w komorach gazowych. Haskiel i Szmul zostali zatrudnieni w komandzie leśnym, które ścinało drzewo na opał w lesie nieopodal obozu. Necha poważnie zachorowała. Brak jedzenia i opieki medycznej sprawiły, że kiedy trafiła do izby chorych, wkrótce zmarła. Bronia została sama w wieku 15 lat. Dopiero po wojnie dowiedziała się, że jej ojciec i brat przez kilka miesięcy przebywali w obozie w Treblince i wzięli udział w powstaniu, które wybuchło latem 1943 roku. Na początku 1943 roku zaczęła kiełkować myśl o tym, żeby się zemścić. Cele powstania były, ich było kilka. To była chęć zniszczenia tej fabryki śmierci. To była chęć zemsty. To była chęć przekazania światu informacji o tym, co tutaj się dzieje. Wbrew pozorom, uratowanie własnego życia nie było pierwszoplanowym zadaniem powstańców. To nie była ich pierwsza myśl. Te trzy inne powody wydaje się, że były przynajmniej dla istotnej części więźniów najważniejsze. Abram Koziebrocki urodził się 21 maja 1913 roku w rodzinie Mendla i Ity z domu Cynober, w domu przy ulicy Niecałej 3. Przed wojną pracował w Płocku jako tragarz. Mieszkał z rodziną w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 44. W
Treblince Abram Koziebrocki prawie rok czasu pracował w komando Goldjuden, którego zadaniem było zbieranie i sortowanie złota, biżuterii i pieniędzy. Jedyny ocalały uczestnik powstania z Płocka, Marian Płatkiewicz, wspominał, że Abram Koziebrocki był bardzo lubiany przez kolegów ze swojej grupy oraz w całym obozie. Wszyscy dobrze go znali. Chodził z walizką i zbierał różne kosztowności, które były sortowane przez więźniów. Dostarczał więźniom pieniądze na zakup chleba i paczek żywnościowych od Ukraińców, choć groziło to śmiercią. Z narażeniem życia roznosił pieniądze po różnych komandach pracy. Ukraińcy bili więźniów przy pracy. Nieraz Abram Koziebrocki rozmawiał z Ukraińcami, przyrzekał dostarczyć im trochę pieniędzy, żeby nie bili jego kolegów. Stale przychodził do grupy, w której pracował Marian Płatkiewicz, mówiąc, że nic innego nie pozostało więźniom, jak tylko walczyć z tyranami hitlerowskimi za niewinną krew braci i sióstr, za setki tysięcy wzniesionych mogił w Treblince. Przygotowania trwały powoli. Jedną z ważnych osób, które uczestniczyły w przygotowaniach, był Julian Chorążycki, który w kwietniu 1943 roku został przyłapany na tym, że ma przy sobie znaczną ilość gotówki. Była ta gotówka zgromadzona na zakup broni od ukraińskich strażników, bo ci więźniowie starali się zdobyć broń. Wszędzie, gdzie się dało. Czasem wychodzili ci wychodzący do lasu, właśnie kupowali od Polaków, ale przekupywali też strażników ukraińskich i gromadzili broń na czas powstania. I Chorążycki, nie chcąc zdradzić powstania, popełnił samobójstwo. Miał truciznę i po prostu się otruł. Ale no, to zdarzenie wstrzymało przez pewien moment przygotowania, ale jednak przygotowania trwały dalej. W przygotowaniu powstania istotną rolę odgrywali tacy ludzie jak Jan Kielwiernik, którzy mieli możliwość kursowania pomiędzy różnymi częściami obozu i informowania o przygotowaniach. Tych powstańców, którzy przygotowali powstanie, wiem, że nie było bardzo dużo. Samuel Willenberg, który wziął udział w powstaniu, nigdy nie mówił, że on przygotowywał powstanie. On się dowiedział o powstaniu w momencie, kiedy to powstanie wybuchło. No tak, bo więźniowie bardzo się też bali zdrady. Tam jednak było dużo konfidentów, nie znali się dobrze między sobą, nie wiedzieli, czy mogło na siebie liczyć. W przygotowaniach do powstania duże znaczenie miało też, mieli też znaczenie więźniowie czescy. Więźniowie czescy, słowaccy, byli żołnierze, którzy organizowali przygotowania, rozdzielali role. Jednym z płockich Żydów, którzy wzięli udział w powstaniu w Treblince, zarazem świadkiem mogącym opowiedzieć o tym wydarzeniu, był Marian Płatkiewicz. Niewiele wiemy o jego życiu przed wojną w Płocku. Urodził się w 1916 roku i mieszkał z rodziną prawdopodobnie w kamienicy przy Nowym Rynku 18. W 1939 roku wyjechał z Płocka do krewnych do Warszawy. Do Treblinki został wywieziony w czasie wielkiej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim w lipcu 1942 roku. W Treblince Marian Płatkiewicz został przydzielony do pracy w komandzie szmaciarzy, którego członkowie pracowali w magazynach i na placu sortowniczym. Pracował tu parę miesięcy przy sortowaniu ubrań. Później przydzielono go do komanda kartoflarzy, gdzie pracował aż do zbrojnego powstania. W jego komandzie pracował także stolarz z Płocka, Ber Gutman. Gutman urodził się w Chorzalach w 1915 roku, a przed wojną mieszkał przy ulicy Sienkiewicza 40 w Płocku. Obozowa konspiracja zawiązała się wiosną 1943 roku. Zaangażowani byli w nią m.in. Żelomir Bloch, Zew Kurland, Rudolf Masaryk, Marceli Galewski, Izrael Sudowicz, Władysław Salzberg, Samuel Reimann i Julian Chorążycki. W szeregach konspiracji obozowej, według relacji Mariana Płatkiewicza, znaleźli się także płoczanie: Rudek Lubraniecki, Haskiel Rosenberg i jego syn Szmul, Ber Gutman, Motel Perelgryc i Abram Koziebrocki. W celu uniemożliwienia dekonspiracji początkowo właśnie ten komitet organizacyjny składał się w takie piątki, czyli pięć osób dobierało sobie kolejne pięć osób, godnych oczywiście zaufania. W razie dekonspiracji z jednej grup pozostałe mogły działać nadal.
jednym ze źródeł broni była oczywiście ta broń kupowana, natomiast istotnym źródłem broni okazała się być zbrojownia na terenie obozu w Treblince. Sukcesem spiskowców było dorobienie klucza do niemieckiego arsenału. Według Mariana Płatkiewicza to motel Perlgrytz wraz z Żydami z Nowego Dworu, Budnikiem i jego bratem podrobili klucz do niemieckiego magazynu z bronią za pomocą odcisków w chlebie. We wspomnieniach więźniów Treblinki pojawiają się różne informacje na temat okoliczności, w których uzyskano dostęp do magazynu z bronią. Samuel Willenberg twierdził, że w czasie budowy magazynu majster z komanda budowlanego domyślił się, jakie będzie jego przeznaczenie i na wszelki wypadek polecił ślusarzom dorobić klucz. Z kolei Richard Glazar utrzymywał, że jeden z chłopców służących, niejaki Edek, rozmyślnie uszkodził zamek. Żydowscy ślusarze mieli przekonać Niemców, że drzwi wraz z zamkiem muszą zostać zabrane do warsztatu, gdyż tylko tam można wykonać naprawy, po czym potajemnie wykonali odcisk klucza. Wieści o powstaniu w getcie warszawskim, a także o klęskach Wehrmachtu na froncie wschodnim i w Afryce wzmocniły determinację konspiratorów. I głównym celem było opanowanie i zniszczenie obozu, podpalenie zabudowań i atak więźniów na załogę. Planowano zabicie jak największej liczby strażników. W dalszej kolejności zamierzono dokonać zbiorowej ucieczki, a po sforsowaniu Bugu przyłączyć się do partyzantów działających w Lasach Białostockich. W lipcu 1943 roku zasadniczo zakończono palenie wydobytych zwłok. Transporty do Treblinki nadchodziły coraz rzadziej. Więźniowie obawiali się, że lada dzień może nastąpić ich likwidacja. 2 sierpnia 1943 roku był dniem upalnym i słonecznym. Część załogi obozu, 4 SS-manów i 16 wachmanów, a wśród nich Kurt Franz, pojechała nad Bug kąpać się w rzece. W komendanturze przebywał Sztangl wraz ze swoim kolegą, który stacjonował w pobliskim Kosowie Lackim. Wybuch powstania został wyznaczony na 16:30. Przed godziną 16 z wartowni, dzięki dorobionemu kluczowi, wyniesiono broń, amunicję i granaty. Według relacji Mariana Płatkiewicza, broń wydawali ochotniczo Szmul i Haskiel Rosenbergowie. Żydzi z komanda budowlanego rozwozili następnie worki z bronią w taczkach po różnych punktach na terenie obozu w Treblince. Rudek Lubraniecki, zwany w obozie Małym Rudkiem, pod którego opieką znajdował się obozowy park samochodowy, uszkodził silnik zaparkowanego tam samochodu pancernego. Zaplanowana tego dnia akcja musiała rozpocząć się przed wyznaczonym czasem, gdyż SS-man Kurt Kittner znalazł złoto u jednego z więźniów zaangażowanego w przygotowanie powstania. Sygnałem do rozpoczęcia powstania stał się strzał oddany do Kittnera przez innego konspiratora nazwiskiem Wołowańczyk. Miało to miejsce około godziny 16. W różnych punktach obozu wybuchła chaotyczna strzelanina. Powstańcy obrzucili granatami budynek komendantury. Podpalono baraki i warsztaty. Na placu sortowniczym podjęto walkę z ukraińską strażą obozową. Przeprowadzono atak na bramę główną, którą sforsowano po ciężkich stratach. Rudek Lubraniecki wraz ze Stanisławem Lichtblauem wysadził w powietrze obozowy skład paliw. Zbrojną walkę podjął, według relacji Mariana Płatkiewicza, Bergutman, który wraz z Żydem o nazwisku Tyk z Nowego Dworu napadł na ochronę w warsztacie stolarskim. Niemców ostrzeliwali także motel Perelgrytz i Abram Koziebrocki. Sztangl zdołał nawiązać łączność z oddziałami stacjonującymi w pobliżu Treblinki. Na pomoc załodze obozu pośpieszyły oddziały z Małkini, Sokołowa Podlaskiego, Kosowa Lackiego i Ostrowi Mazowieckiej. Wystawiono specjalne posterunki uzbrojone w karabiny maszynowe nad rzeką Bug, w miejscach, gdzie poziom wody był niski i umożliwiał przejście. Dysproporcja sił była bardzo duża, ponieważ z magazynu zdołano wynieść jedynie kilkadziesiąt granatów, kilka pistoletów i karabinów oraz niewielką ilość amunicji. Niemcy i wachmani, ochłonąwszy z zaskoczenia, odpowiedzieli gwałtownym ogniem. Wiele ofiar przyniósł ostrzał prowadzony z wieżyczek strażniczych. Kilkuset więźniów, niewtajemniczonych w plany powstania, rozpoczęło chaotyczną ucieczkę. Powstanie trwało 20-30 minut, z czego ostra wymiana strzałów około 10. W czasie powstania w Treblince zginął Rudek Lubraniecki, który według relacji Mariana Płatkiewicza padł w czasie walk w garażu samochodowym. Abram Koziebrocki, Haskiel Rosenberg, Szmul Rosenberg, który zginął w lesie w czasie oblężenia przez Niemców już na zewnątrz obozu, a także młody chłopiec, płocczanin o nazwisku Kryszek, który należał do sekcji podpalenia odzieży. Zginął w czasie walk obok placu Lumpiarzy. Marian Płatkiewicz po ucieczce z obozu przyłączył się do partyzantów. Po zakończeniu wojny powrócił do Płocka, następnie wyemigrował do Izraela. Wojnę przeżyło 67 tych, którzy uciekli z Treblinki w trakcie powstania.
Około łączna liczba tych więźniów, którzy z Treblinki uciekli i przeżyli wojnę, to jest około 140. Dlaczego? Dlatego, że połowa, te 67, to są ci, którzy wzięli udział w powstaniu, uciekli w trakcie powstania i przeżyli wojnę, nie zginęli na przykład w powstaniu warszawskim, bo wielu z nich wzięło udział później w powstaniu warszawskim. Natomiast pozostali uciekali w trakcie funkcjonowania Treblinki, uciekali na różne sposoby. Obóz został w jakiś sposób spalony. Wilenberg, jak uciekał z terenów obozu, jak spotkał jakąś dziewczynę, to krzyknął do niej: piekło spalone. Nie do końca to była prawda. Spalone były rzeczywiście wszystkie części drewniane, natomiast komory gazowe zostały. Obóz zorganizował się, Niemcy zorganizowali w dalszym ciągu zabijanie w Treblince. I jeszcze właśnie w drugiej połowie sierpnia przyjechały 2 albo 3 transporty Żydów z Białegostoku. I to byli ostatni, to były ostatnie transporty Żydów, którzy ponieśli śmierć w komorach gazowych w Treblince. Pod koniec sierpnia Treblinka przestała funkcjonować jako obóz zagłady. I rozpoczęto rozbiórkę wszystkiego, co było w Treblince, komór gazowych, wszystkich części. Wybudowano budynek, w którym zamieszkał jeden ze strażników ukraińskich, udając, że on jest chłopem i uprawia ziemię. Teren obsiano łubinem i rzeczywiście teren obozu został całkowicie uprzątnięty. Sprawiał wrażenie, jakby tam nigdy nic się nie działo. Sama najbliższa okolica Treblinki to była miejscem bardzo trudnym, jeśli chodzi o znalezienie jakiegokolwiek schronienia. Miejscowi bardzo dobrze wiedzieli, czym jest Treblinka. Miejscowa ludność handlowała z Ukraińcami i wiadomo było, że jeżeli ktoś ucieka z Treblinki, no to zapewne ma przy sobie bardzo dużo pieniędzy i złota. Ta okoliczna ludność to najczęściej bardzo prości, bardzo biedni ludzie. Więc no, niestety zdarzało się właśnie wykorzystywanie okazji w sposób najbardziej okropny i najstraszniejszy dla więźniów. Generalnie wojna niesamowicie deprawowała. Każda wojna deprawuje, co widać po tym, co się dzieje na Ukrainie. I druga wojna była jak każda inna. Strasznie deprawowała ludzi. Życie ludzkie miało niesłychanie małą wartość, więc ukrywanie kogokolwiek, zwłaszcza Żydów, w czasie wojny, to było niezwykłe bohaterstwo, bo nie tylko trzeba było ukryć osobę ukrywaną przed Niemcami, ale przed ciekawskim wzrokiem sąsiadów i różnych złych ludzi, którzy wyszukiwali, czy ktoś przypadkiem nie ukrywa Żydów.
Są takie relacje, w wielu relacjach uciekinierów z pociągu przewijają się takie elementy, że po wyskoczeniu z pociągu trzeba się było bardzo szybko oddalić, ponieważ wzdłuż torów chodzili Polacy, którzy po prostu wyłapywali tych Żydów, którzy zostali ranni, powiedzmy, w czasie skoku i nie byli w stanie odejść od tych torów. Ograbiali ich, zabierając im wszystko, co przy sobie mieli. Zdejmując ubranie, zostawiając ich nagich najczęściej po prostu na śmierć przy torze. Tak, bardzo często po wyskoczeniu z pociągu Żydzi musieli się wykupić, oddając wszystko, co mają. Żydzi bez pieniędzy, bez środków do życia mieli niezwykle małą szansę na przeżycie, dlatego że utrzymanie kogoś, kogo się ukrywa, też przecież kosztuje i często kosztuje dużo pieniędzy. W związku z tym ci, którzy przechowywali, no, dla nich ważne było, żeby można było dostać jakąś gratyfikację, bo bardzo często to byli bardzo biedni ludzie, których po prostu nie było na to stać, żeby kogokolwiek ukrywać. To nasza Fundacja Pamięć Treblinki powstała w 2015 roku. Jej założycielem był Samuel Wilenberg, ostatni już wówczas żyjący więzień Treblinki i uczestnik powstania w Treblince. A drugim z organizatorów był profesor Paweł Śpiewak, ówczesny dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Oni właśnie we dwóch tę fundację powołali do życia. My dołączyliśmy w 2017. 15. Głównym celem fundacji było wybudowanie centrum edukacyjnego. Samuel Wilenberg, który uciekł z Treblinki, był niesamowitym ambasadorem Treblinki. On przyjeżdżał wielokrotnie do Treblinki z grupami izraelskimi, opowiadał o Treblince i apelował wielokrotnie o to, żeby w Treblince nie był tylko niewielki budynek muzealny, ale żeby było miejsce spotkań, żeby można było wprowadzić grupę, żeby można było tej grupie coś opowiedzieć również wtedy, kiedy świeci ostre słońce albo kiedy pada deszcz. I marzeniem Wilenberga było, że fundacja zaangażuje się w stworzenie takiego właśnie centrum edukacyjnego. Fundacja rzeczywiście to było jej pierwotnym celem. My żeśmy do fundacji dołączyli niedługo po jej powstaniu, na jesieni 2015 roku. I od początku było wiadomo, że w kwestii budynku będzie fundacji bardzo trudno coś zmienić, coś posunąć do przodu. Ten budynek został, budowa tego budynku ruszyła w tym sensie, że powstał już projekt i sam początek budowy ma być już w tym roku. Natomiast fundacja miała niewielki wpływ na to, że ten budynek powstaje. To, czym się zajęła fundacja, to na początku było stworzenie ścieżki edukacyjnej, dlatego że osoby, które przyjeżdżają do Treblinki, w zasadzie nie mają żadnej pomocy w oprowadzaniu po tym zupełnie pustym miejscu. Ścieżka edukacyjna prowadzi po poszczególnych miejscach i głosem historyka i świadków opowiada o tym, co zdarzyło się w Treblince. Ale równocześnie zwróciliśmy uwagę na to, że nikt do tej pory nie stworzył listy ofiar tego największego cmentarza polskich ofiar II wojny światowej, polskich, żydowskich. Największego cmentarza II wojny światowej obywateli polskich.
I tę pracę podjęliśmy jeszcze wcześniej, jeszcze zanim żeśmy weszli do fundacji, bo imiona zbieramy od roku 2010 albo 2011. I w tej chwili zbiór fundacji jest no, niemal tak duży, jeśli chodzi o ofiary Treblinki, jak zbiór, który ma największa baza Holokaustu na świecie, czyli Yad Vashem. To, co jest szczególnie ważne w tej naszej pracy, udało nam się dotrzeć do co najmniej 8 tysięcy ludzi, których imiona i nazwiska nie znajdują się w żadnej innej bazie, w szczególności w bazie w Yad Vashem. To są imiona do tej pory nieznane i to, na czym nam bardzo zależy, to żeby co miesiąc, w każdą ostatnią sobotę miesiąca czytać te znalezione imiona w Treblince pod pomnikiem i w jakiś sposób przywracać pamięć tych, którym wszystko odebrano. Niemal każda polska rodzina straciła kogoś w czasie II wojny światowej. To oznacza, że cała rodzina pamięta tę osobę, która zginęła. Z ogromnej większości żydowskich rodzin nie ocalał ani jeden człowiek. Nie ma nikogo, kto mógłby pamiętać. To jest ósmy krąg piekła, w którym nie ma już nic. To jest totalne zapomnienie. Jest takie żydowskie powiedzenie, że człowiek umiera trzy razy. Pierwszy raz wtedy, kiedy umiera, drugi raz wtedy, kiedy ciało tej osoby jest składane do grobu, a trzeci raz wtedy, kiedy po raz ostatni jego imię jest wypowiadane. Chcielibyśmy tym ludziom, którym zabrano absolutnie wszystko, zabrano im godność, zabrano im ich cały majątek, zabrano im życie, zabrano im pamięć o nich, żeby tę pamięć w jakiś sposób zachować. Abraham Elberg, lat 62, pochodził z rabinackiej rodziny. Był rabinem z Gierza, potem Błaszek. Żonaty z Chawą Libą Mikkelson, córką znanego rabina. Mieli trzech synów i trzy córki. W czasie wojny był z rodziną w warszawskim getcie. Żona zmarła w getcie na tyfus, a on został wywieziony do Treblinki z najmłodszą córką Genendlą. W Treblince zginęły też jego córki Batia Elberg, lat 32, i Ita Szapszowicz, lat 39, z mężem Jakowem, lat 41, i córką Hindą, lat 10.